Pierwszy dzień zasuszania jest pierwszym dniem nowej laktacji. Te same pasze w zasuszaniu, co w laktacji. Takie podejście to była rewolucja w żywieniu krów zasuszonych, którą zapoczątkowało Sano 18 lat temu, kiedy zaczęło zalecać tylko jedną dawkę na cały okres zasuszania. A więc te same pasze, co w laktacji, czyli mamy tutaj słoma w ilości 3,5 kg, pasza trela 3,5 ilości 3,5 kg, do tego kilogram melasy, 3 kg wysłodków bolaczanych kwasowanych i 15 kg kiszonki z kukurydzy. W tym roku nastąpił przełom w żywieniu krów zasuszonych, dlatego że Sano udało się opracować specjalną mieszankę zawierającą sole anionowe, trela 3,5, która powoduje, że po wycieleniu nie będzie problemów z zatrzymaniem łożyska, z hypokalcemią czy przemieszczeniem trawieńca. Hodowcy dzisiaj mogą stosować nie tylko mieszankę prela 3,5, ale także bardziej skoncentrowaną prenata 1,0, do której należy dodać 2,5 kg paszy Lactoma HP.